dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Za oknami zima w pełni, a u nas bardzo gorąca atmosfera, ponieważ na uczelni odbywa się pierwsze forum młodych, przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Za moimi plecami młodzież z różnych szkół średnich uczestniczy w grze decyzyjnej, która wyłoni zwycięzców do następnego etapu. A tymczasem zapraszam na kolejny odcinek TV Mazowia, w którym przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy. Sebastian Klocek, zapraszam serdecznie. Drugi etap pierwszego forum młodych Przedsiębiorcza Polska Wschodnia za nami. Olimpiada Wiedzy Technicznej. Drugiego marca w gmachu Kolegium Mazowia odbył się drugi etap pierwszego forum młodych Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Wybrani uczniowie po eliminacjach szkolnych, które odbyły się w ich macierzystych placówkach, zostali zaproszeni do udziału w kolejnej części ekonomicznych zmagań. Uczniowie najpierw uczestniczyli w zajęciach na temat bezpieczeństwa elektronicznej bankowości poprowadzonych przez trenerów z Banku Zachodniego WBK SA, a następnie uczestniczyli w grze symulacyjnej Liderzy Europy prowadzonej przez trenerów Fundacji Banku Zachodniego WBK. Mam nadzieję, że to będzie dobra tradycja, która się wpisze w kalendarz i Kolegium Mazowia, i naszej fundacji, i naszego banku, dlatego że młodzież, która bierze udział w tym evencie, w tym konkursie, ma szansę nauczyć się, trochę więcej dowiedzieć. Dzisiaj akurat mówiliśmy o cyberbezpieczeństwie, za chwilę młodzież będzie brała udział w grze strategicznej, decyzyjnej, niby zwykła planszówka, ale wymagająca podejmowania decyzji biznesowych. Ta młodzież będzie miała okazję zrobić swój projekt, czy to ekonomiczny, czy społeczny, ale przede wszystkim myślę, my mamy nadzieję, z taką ideą zrobiliśmy tutaj z doktorem Nawrockim, pani prezes Atkielska, prezes naszej fundacji, wsparła ten projekt, aby młodzież nauczyła się myśleć samodzielnie, myśleć nie sztampowo, nauczyć się odpowiedzialności również za podejmowanie decyzji. To dzisiaj ta gra nam pokaże, jakie będą konsekwencje błędnych decyzji, ale również pokazać bankowość od ludzkiej strony, bankowość, która uczy, edukuje, ale również bawi. W trakcie zajęć na temat bezpieczeństwa elektronicznej bankowości praktycy zwrócili uwagę na różne aspekty bezpiecznego posługiwania się pieniądzem w codziennym życiu. O co musimy dbać podczas korzystania z bankomatu? Zasłonić klawiaturę podczas wpisywania PIN-u. Również w sklepach, tak jak korzystacie z karty, najlepiej zasłaniać ten PIN i aby nikt tam go nie widział. Gra symulacyjna wdrożyła młodych ludzi do myślenia typowego dla finansistów oraz pozwoliła zweryfikować wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. Polegała na podróżowaniu po mapie Europy. Na starcie każda drużyna otrzymała wirtualne pieniądze, które podczas przemieszczania między stolicami mogła pomnażać w większym lub mniejszym stopniu, odpowiadając na pytania i rozwiązując zadania z zakresu ekonomii i finansów. W obecnej formule konkursu zamiast testów stwierdziliśmy, że lepszym rozwiązaniem będzie zaproponowanie zajęć warsztatowych dla uczniów, gdzie również podczas tych warsztatów w formie zabawy mogą rywalizować między sobą. Gra jest nie tylko wykorzystywana przez wolontariuszy Banku Zachodniego WBK, ale również została przez nich przygotowana przy konsultacji z metodykami. Parę lat temu sprawdza się właśnie w pracy z młodzieżą gimnazjalną i licealną. Najlepiej z wykonywanych zadań wywiązał się zespół Żółkie Wszczanki w składzie Agnieszka Mazurek, Julia Rosińska, Kamila Michalska, reprezentujące, jak sama nazwa wskazuje, 4 Liceum Ogólnokształcące imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Kolejne miejsce zajął zespół ZSE2 w składzie Julia Korolczuk, Angelika Wnukowicz, reprezentujące zespół szkół ekonomicznych imienia Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim oraz Krzysztof Mitrzak, Bartosz Maciołek, reprezentanci drugiego LO z oddziałami dwujęzycznymi imienia Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach. Jest nam bardzo miło, że tyle szkół odpowiedziało na nasze zaproszenie do wzięcia udziału w współzawodnictwie. Jest obecnych w dniu dzisiejszym 10 szkół, kilkanaście drużyn z tych szkół. Głównie są to szkoły z regionu siedleckiego. Jedną z najdalej oddalonych szkół od Siedlec jest szkoła ze Starego Lubiejewa koło Ostrowi Mazowieckiej, ale mamy również szkoły z Łosic, z Międzyrzeca Podlaskiego, z Radzenia Podlaskiego i szkoły z Siedlec. Na koniec młodzież z 11 szkół średnich z całego kraju obejrzała film instruktażowy pod tytułem Mowa ciała w praktyce. Prawdziwe trudności znaczną się dopiero teraz.
Każda drużyna będzie musiała stworzyć projekt działalności gospodarczej lub społecznej i przekonać do niego jury złożone z praktyków biznesu. Mają na to czas do 20 kwietnia. Dziękujemy trenerom z Fundacji Banku Zachodniego WBK i Banku Zachodniego WBK za poprowadzenie zajęć i przeprowadzenie gry sprawdzającej wiedzę ekonomiczną, a uczestnikom życzymy powodzenia w kolejnych etapach. 9 marca w siedzibie naszej uczelni odbyło się podsumowanie drugiego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej. Najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody z rąk organizatorów. Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, z którą Kolegium Mazowia współpracuje od 2008 roku. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 50 uczniów z 11 szkół. Rozgrywki odbyły się w dwóch grupach tematycznych – mechaniczno-budowlanej oraz elektryczno-elektronicznej. W tym roku wśród laureatów, którzy zakwalifikowali się do trzeciego etapu, znaleźli się Sebastian Domijański z drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach, Adam Stec z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa w Siedlcach, Piotr Skwarek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Stanisława Staszica w Siedlcach. Przygotowań trochę na pewno musiał być, bo jednak to jest dość trudna olimpiada, ale cieszę się, że się udało. Będę się starać osiągnąć dobry wynik w trzecim etapie. Uczyć się, bez tego się nie da. I trochę szczęścia potrzeba oczywiście. Dla trzech uczniów z naszego okręgu, którzy zgromadzili największą liczbę punktów i zakwalifikowali się do trzeciego etapu, kanclerz Kolegium Mazowia, magister inżynier architekt Mariusz Szabłowski ufundował nagrody w postaci indeksu na wybrany kierunek studiów oraz zwolnienie z czesnego. Pierwsza nagroda, zwolnienie z opłat czesnego na cały okres studiów, wartość nagrody od 11 do 15 tysięcy złotych w zależności od wybranego kierunku. Druga nagroda, zwolnienie z opłaty czesnego za okres pierwszego roku studiów, wartość nagrody 4100 zł. Trzecia nagroda, zwolnienie z opłat czesnego za okres pierwszego semestru studiów, wartość nagrody 2200 zł. W ubiegłym roku na przykład dwóch naszych uczniów zajęło czołowe miejsca tutaj na tej olimpiadzie i reprezentowali nasze miasto, nasz rejon na szczeblu centralnym. W ubiegłym roku we Wrocławiu to było z sukcesami, więc mieliśmy dwóch olimpijczyków szczebla centralnego. W tym roku nasz uczeń zajął drugie miejsce tutaj, więc też będzie reprezentował Siedlce i nasz rejon na olimpiadzie szczebla centralnego. Myślę, że jest to takie przetarcie się w tym okresie studiów z wiedzą, która może być przydatna na uczelniach, które wybiorą nasi uczniowie. No a na pewno jest też możliwością do tego, żeby się sprawdzić, jaką wiedzę mają, porównać tą wiedzę z tymi, którzy powiedzmy uczą się w szkołach technicznych i też pewnie pod tym kątem wybrać i odpowiednie studia. Więc myślę, że zawsze jest to możliwość tej rywalizacji na szczeblu powiedzmy nie tylko tym regionalnym, ale także i centralnym. No i wykazania się, że rzeczywiście tą wiedzą, którą otrzymują w szkole, mogą porównywać się ze szkołami technicznymi i porównywać się z uczniami na szczeblu centralnym całego kraju, tak, bo nie są od nich gorsi. Więc myślę, że jest to godne pochwały i pewnie w następnych latach też będziemy brali udział, tak jak w tym roku zostało to zauważone, że licznie wzięliśmy udział sporo naszej młodzieży, bo kilkanaście osób, no i myślę, że będzie podobnie w latach następnych. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz drobne upominki. Nagrody wręczyli dr Bożena Piechowicz, rektor Kolegium Mazowia, Anna Falkowska, sekretarz Komitetu Głównego OWT w Warszawie, Anna Sochacka, zastępca prezydenta miasta Siedlce, Bogusław Lipiński, dyrektor Mostostal Siedlce, Janusz Szerszeń, przewodniczący Komitetu OWT. Laureatom drugiego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie centralnym. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Serdecznie zapraszam do oglądania nas w kolejnym odcinku TV Mazowia. Sebastian Klocek, kłaniam się nisko i do zobaczenia następnym razem.